Sam byłem w ogóle zaskoczony na pewnym etapie, przygotowując się do rozmowy, jak tych rzeczy, które były na podstawie prawdziwych postaci lub wydarzeń, było tam dużo. A ku mojemu zdumieniu okazało się, że to jest film o tym, no właśnie, jak sprawiać, żeby ludzie sięgali gwiazd. W filmie mogliśmy zobaczyć, że ten ciężar tych wydarzeń, no, no rzeczywiście ciągnął się za, za kręcem. I tak było też w rzeczywistości. Ten aspekt poruszony w filmie, czyli. Zdobywania funduszy, przekonywania do takiego pozytywnego aspektu całych tych misji księżycowych czy misji kosmicznych jest tak istotne. Ta misja musi się udać, The whole world will be watching. więc albo wylądują na księżycu, albo to sfingują. Zabierz mnie na księżyc ze Scarlett Johansson i Channingiem Tatumem w rolach głównych to całkiem zabawna komedia romantyczna. Pod względem gatunkowym wszystko się tutaj zgadza. Mamy dwoje atrakcyjnych ludzi, którzy przezwyciężają konflikt osobowości w drodze do osiągnięcia wspólnego celu. Po drodze pojawia się rzecz jasna perypetia, która wystawi na próbę ich rodzące się uczucie. Ale w finale dochodzimy do happy endu. To co wyróżnia produkcję to tło historii miłosnej. A są nim przygotowania do wysłania człowieka na srebrny glob. Ku mojemu zaskoczeniu, choć oś historii miłosnej jest fikcyjna, podobnie zresztą jak dwoje głównych bohaterów, to w filmie jest bardzo dużo wątków prawdziwych. Znów okazuje się, że jest prawda czasu i prawda ekranu. Bartłomiej Makowski. Zapraszam. Zaczyna się odliczanie. Scarlett Johansson i Channing Tatum w komedii Zabierz mnie na Księżyc tylko w kinach. A o tym, co jest fikcją, a co prawdą w Zabierz mnie na Księżyc, porozmawiam z Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii i twórcą bloga z głową w gwiazdach. Karol, to co nas obu zaskoczyło podczas seansu, to to, że Zabierz mnie na Księżyc to jest właściwie film o tym, jak kolokwialnie rzecz ujmując, sprzedać naukę. Jak Tobie jako popularyzatorowi nauki podobał się film o popularyzacji nauki właśnie? To prawda, ja się na początku trochę tego nie spodziewałem i prawdę mówiąc wydawało mi się, że to będzie bardziej film rzeczywiście o, o pewnej mistyfikacji, o której sobie pewnie jeszcze opowiemy, ale ku mojemu zdumieniu okazało się, że to jest film o tym, no właśnie, jak sprawiać, żeby ludzie sięgali gwiazd poprzez Opowiadanie o tym, bo przez y, pewien czas ery lotów kosmicznych, i choć szalenie to sobie trudno wyobrazić ludziom, którzy wychowywali się w latach 90., -tych, 2000, -tych, czy żyją nawet teraz już w trzeciej dekadzie XXI wieku, gdzie w zasadzie możemy na żywo obserwować lecące rakiety, a nawet przedzierające się przez atmosferę y, statki kosmiczne, gdzie SpaceX robi transmisję absolutnie ze wszystkiego, że kiedyś. Że kiedyś tak nie było, że kiedyś e, loty kosmiczne były owiane na początku pewną tajemnicą, bo wywodziły się z programów e, wojskowych, militarnych. Ratkiety kosmiczne, zanim zaczęły wozić ludzi na Księżyc, najpierw miały przynosić głowice atomowe i to z nimi bardziej były kojarzone i dopiero właśnie ten program kosmiczny trochę zaczął to odczarowywać, e, ale żeby to skutecznie zrobić, trzeba było umieć o tym opowiedzieć. I o tym rzeczywiście faktycznie jest ten film, jak... Opowiedzieć o lotach w kosmos, jak zainspirować tymi lotami e, innych i jak sprawić, żeby dzięki temu Kurek z pieniędzmi był często łatwiej i bardziej odkręcony. Dzisiaj w astronomii to też jest ważne, wie o tym każdy popularyzator astronomii, nasza praca co prawda często nie przekłada się bezpośrednio albo nie jest wykonywana na zlecenie tych, którym na tych pieniądzach zależy, ale wiemy dobrze, że jeśli nie będziemy skutecznie mówili o nauce, jeśli nie będziemy jej popularyzowali w odpowiedni sposób, to bardzo wiele projektów mogłoby się zwyczajnie nie udawać. No tak, i właściwie o tym, że niemalże nie udać mogło się lądowanie na księżycu jest ten film. Jak już wspomniałem na początku, to jest film, w którym dwoje głównych bohaterów musi przezwyciężyć jakieś swoje wzajemne animozje, żeby doprowadzić do tego wspólnego celu. I może w takim razie najpierw porozmawiajmy o tych bohaterach, właśnie, bo wbrew pozorom, choć oboje są fikcyjni, to ich postacie są oparte w pewnym stopniu na prawdziwych postaciach. Zacznijmy od postaci granej przez Chaninga Tatuma, czyli kierownika lotu Cola Davisa. Postać, jak już wspomniałem, fikcyjna, ale jak mi się wydaje, Cole miał swój pierwowzór i jest nim Eugene Krantz, czyli człowiek, który był kierownikiem lotów podczas misji Apollo. Może słuchacze pamiętają postać graną przez Edda Harrisa w filmie Apollo 13. To jest właśnie Eugene Krantz. Jakie twoim zdaniem jest podobieństwo między Filmowym kolem, a historycznym, właściwie nie do końca historycznym, bo on jeszcze żyje, ma 90 lat, Eugene Krantzem. Tak, ja byłem nawet, przyznam się szczerze, zaskoczony, przygotowując się do naszej rozmowy, bo chciałem sprawdzić, w którym roku Eugene Kranz zmarł i ku mojemu zaskoczeniu on faktycznie wciąż żyje, na e, się nieźle. Napisał jakiś czas temu biografię, którą zresztą sobie e, przygotowując naszą, się do naszej rozmowy, nawet zamówiłem sobie, żeby jeszcze na wakacyjnym wyjeździe się w niej e, pozaczytywać, ale to, to faktycznie jest jedna z najbardziej niezwykłych postaci amerykańskiego programu, kosmicznego, bo choć rzeczywiście teoretycznie na pierwszym planie, kiedy myślimy sobie o tych sławach podboju kosmosu, to oczywiście na myśl nam od razu przychodzi Neil Armstrong, po tej z drugiej stronie żelaznej kurtyny z pewnością e, Yuri Gagarin e, i myślimy o astronautach, kosmonautach, tych ludziach, którzy bezpośrednio się w kosmosie znaleźli, ale czasami być może nawet bardziej od nich zasłużeni w tym wszystkim e, mogą okazać się ci, którzy tam ich wysłali, którzy czuwali nad nimi podczas całego ich lotu, którzy przygotowywali rozwiązania pewnych problemów, które oni w czasie lotów swoich y, y, napotykali. No i y, Eugene Kranz to była jedna z, z pewnością z takich postaci. Tak jak zauważyłeś w filmie Apollo 13, z pewnością y, ta postać w białej kamizelce z charakterystycznie krótką, ściętą y, fryzurą, y, to, to jest dokładnie ta postać, która była pierwowzorem jednego z, z głównych bohaterów filmu Fly Me to the Moon, czyli y, kontroler y, lotów. Taki flight director należałoby powiedzieć, bo taki taki główny z tych kontrolerów, który nadzorował przygotowanie do misji, ich start, a w tych krytycznych momentach, na przykład takiej misji Apollo 13, również te najbardziej newralgiczne momenty całej tej misji, która. Z wielkiej katastrofy przerodziła się w gigantyczny sukces moment odpalenia silników e, modułu księżycowego w, w, w drodze z księżyca na e, ziemię i moment wejścia w atmosferę, gdzie rzeczywiście wszystko mogło pójść e, nie tak. No ale jak zostało potem przypisane e, po tym filmie Apollo 13, słynne słowa niewypowiedziane przez Eugena Kranca, ale, ale mu przypisywane: failure is not an option, czyli porażka nie wchodzi w grę. E, rzeczywiście e, można powiedzieć, że, 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 że ten człowiek inżynier. Tak bardzo skupiony na, na, na swojej misji, szczególnie po tragicznej w skutkach awarii misji Apollo 1, gdzie trójka astronautów zginęła. Rzeczywiście on zupełnie ukierunkował się na tym, żeby być profesjonalnym, żeby to wszystko było jak najlepiej przygotowane i też postanowił tak sprawić, żeby całe NASA w ten sposób pracowało, co być może przełożyło się na sukces tej agencji, który trwa do dziś. Tak, to jest, wydaje mi się, jeden z takich bardzo mocnych elementów. Tego filmu, że filmowy kol właśnie czuje odpowiedzialność związaną z porażką misji Apollo 1. Przypomnisz, co się tam wydarzyło? O, wiele rzeczy tam się wydarzyło, wiele rzeczy złych doszło do zapłonu e, tlenu wewnątrz kapsuły Apollo 1 gdzie ta mieszanka była zbyt duża. Dodatkowo procedura otwarcia włazu była zbyt skomplikowana, zbyt długo trwała i w efekcie czego, gdy nastąpił zapłon we wnętrzu kapsuły podczas jednego z testów, gdzie w środku byli astronauci, no niestety nie udało się tego otworzyć na czas trzech astronautów. Na samym początku misja Apollo zginęło, będąc jeszcze na Ziemi. To się położyło wielkim cieniem rzeczywiście na z jednej strony moralach całej Agencji Kosmicznej, takiego zaufania społecznego, które było bardzo ważne w tym wszystkim, i wszyscy zastanawiali się, czy skoro my jeszcze na Ziemi doprowadzamy do tego, że astronauci giną, to czy poradzimy sobie z lądowaniem na, na Księżycu, więc wszyscy musieli się wziąć bardzo mą, mocno w garść, żeby do takiego e, lądowania później e, skutecznego doprowadzić, ale rzeczywiście w filmie mogliśmy zobaczyć, że ten ciężar tych wydarzeń no, no rzeczywiście ciągnął się za, za krancem i tak było też w rzeczywistości. Zresztą tak jest na pewno w lotnictwie, ale w lotach kosmicznych również, że procedury, jakby, które składają się na sukces tych, e, tych kolejnych misji e, S są pisane właśnie krwią tych, którzy w różnych katastrofach wcześniej zginęli, bo to z nich wyciąga się później wnioski na przyszłość, żeby właśnie takie porażki więcej w grę nie wchodziły. No misja Apollo 1 i Przede wszystkim jej porażka, to też powód, dla którego całemu programowi kosmicznemu wysłania człowieka na Księżyc grozi obcięcie funduszy. Program trwa blisko dekadę, spektakularnego sukcesu jakoś brak. Stany Zjednoczone żyją wtedy zupełnie innymi problemami. To widzimy w filmie. A czy faktycznie było tak, że NASA borykała się z problemami z uzyskaniem środków na misję Apollo, właśnie? To też jest taka rzecz, która z dzisiejszej perspektywy wydaje się trochę nie do pomyślenia, no bo faktycznie wydawać by się. Mogło, że dzisiaj NASA wydaje kupę pieniędzy na misje kosmiczne. Robimy rzeczy niezwykłe. Aczkolwiek to też nie jest tak, że wszystko przychodzi im z dużą łatwością i o niektóre rzeczy muszą się trochę postarać. Ale w latach 60. i 70., eee, czyli w czasach, gdzie z jednej strony trwała zimna wojna i mogłoby się wydawać, że. Ta bitwa w tej zimnej wojnie, jaką była misja Apollo, no, mogłaby mieć kurek z pieniędzmi odkręcona na maksa, bo wizerunkowo mogło to wpływać bardzo dobrze na te właśnie wynik Amerykanów w tej, tej zimnej wojnie, w której tam żaden z pocisków tak naprawdę nie wystrzelił. No ale o te pieniądze też trzeba było się postarać, bo z drugiej strony faktycznie było jeszcze inna wojna, która całkowicie była realna i pochłaniała gigantyczne środki i to była wojna w Wietnamie, na którą w tym czasie z jednej strony trzeba było kłaść masę pieniędzy, było dużo niepokoi społecznych. Ludzie niechętnie chcieli wydawać pieniądze na lot na Księżyc, uważając, że mamy zupełnie inne, inne ważne rzeczy na głowie i o to trzeba było się postarać. Stąd ten aspekt poruszony w filmie, czyli zdobywania funduszy, przekonywania do takiego pozytywnego aspektu całych tych misji księżycowych czy misji kosmicznych jest tak istotny i to zresztą nie zaczęło się wtedy. Warto wspomnieć, że w ogóle idee lotów kosmicznych musiały być promowane. Już już dużo wcześniej, na samym początku tej, tej drogi. Moją chyba ulubioną historią w tej materii jest historia weternera Von Brauna, niemieckiego konstruktora nazisty, co też trzeba podkreślić, bo choć inspirował się on już lotami kosmicznymi, których jeszcze wtedy nie było, on tak naprawdę wymyślał i chciał konstruować w tym celu rakiety. Jeszcze przed II Wojną Światową to, to wybuch wojny, że swoje fantazje, swoje umiejętności techniczne no, musiał spożytkować w pracy dla nazistów, konstruując pociski V2. Ale po wojnie trafił do Stanów Zjednoczonych, do obśrodka White Sands, gdzie budował rakiety zdolne przynosić pociski nuklearne, ale już wtedy podkreślił myślał, że, że cały czas bardzo chce, pragnie wręcz, aby te rakiety trafiały nie w inne państwa, ale w inne planety, w Księżyce, żeby latał w kosmos. I musiał do tego przekonać innych i robił to w dosyć niezwykły sposób, mianowicie opisywał swoje wizje lotów kosmicznych w magazynie Colliers, potem nawiązał współpracę z Waltem Disneyem, sprawiając, że wizje lotów kosmicznych trafiały w każdą niedzielę do domów wszystkich mieszkańców Ameryki, którzy mieli odbiorniki telewizyjne i tam były takie programy popularno-naukowe. W których między innymi von Braun występował, i wtedy udało się przekonać wielu ludzi, być może również samego Johna Kennedy'ego, że lot na księżyc w tej koncepcji wielostopniowej rakiety nośnej jako Saturn 5 jest możliwy i rozpoczęły się nad tym prace. No ale później, właśnie kryzys y, wojny w Wietnamie sprawił, że trzeba było na nowo amerykańskie społeczeństwo zainspirować, zainteresować tymi wydarzeniami, e, stąd była potrzebna promocja również samej misji Apollo i lotu na srebrny glob. Wojna w Wietnamie to jedno, faktycznie dużym cieniem położyła się i na amerykańskiej gospodarce, i na amerykańskim społeczeństwie, ale w tej początkowej sekwencji filmu, która jest moim zdaniem kapitalna, bo ona kreśli nam kontekst wydarzeń bardzo, bardzo sprawnie, jest też krach programu społecznego, o czym się dzisiaj wydaje mi się bardzo często zapomina, programu społecznego Lindona B. Johnsona, Wielkie Społeczeństwo. On tak w połowie lat 60. próbował doprowadzić, do reform społecznych, które uzdrowiłyby coraz bardziej borykające się z problemami społeczeństwa amerykańskie. No niestety ten program, mimo że wprowadził wiele nowych rozwiązań, których do tej pory Ameryka nie widziała, no jak na przykład system opieki zdrowotnej publiczny, to w ostatecznym rozrachunku skończył się porażką. I niewiele brakowało, przynajmniej tak to widzimy w filmie, by porażką skończył się program lotów kosmicznych, Trzeba było, jak wspomniałeś, poprawić wizerunek NASA, i w tym celu filmowy rząd Stanów Zjednoczonych zatrudnia Kelly Jones w tej roli Scarlett Johansson, specjalistkę od marketingu. To też jest postać fikcyjna, ale. Co było wielkim zaskoczeniem dla mnie, miała swój pierwowzór, za który można uznać Juliana Shira, speca od PR-u NASA, właśnie w czasie misji Apollo. Jakie działania podjął Shir, żeby sprzedać kolokwialnie rzecz ujmując Lot na księżyc. Julian Sheer, i rzeczywiście to też jest zabawne, bo kobieca postać miała tutaj męski pierwowzór. Natomiast faktycznie ta konieczność promocji NASA, no właśnie dzisiaj taka całkowicie oczywista, bo my widzimy tych astronautów, widzimy te rakiety kosmiczne, możemy śledzić prawie każdy krok tych ludzi na w etapie ich przygotowań do, do misji kosmicznej, ale znowu kiedyś tak nie było. I kiedy i, i ja oglądałem ten film i, i widziałem pewne momenty, kiedy główna bohaterka. Stawała przed inżynierami albo przed astronautami, oni tak trochę zmieszani wykręcali oczami, kiedy musieli odpowiadać jej na pytanie, kim są, czym się zajmują, i, i, i co mogą tutaj opowiedzieć o swojej pracy, no oni wydawali się w tym totalnie zagubieni. I ja przyznam się szczerze, widzę w tym totalnie współczesnych naukowców, których czasem przychodzi się do nich do ich gabinetu, do ich laboratorium, do, do ich obserwatorium, chcąc wyciągnąć z nich różne informacje, chociaż dziś dzieje się to i tak dużo łatwiej i i lepiej niż 10 lat temu, ale pamiętam czasy, kiedy oni byli totalnie zaskoczeni, totalnie zestresowani, nie bardzo wiedzieli, co powiedzieć i nie bardzo wiedzieli, po co powiedzieć. Wydawało mi się, że to nikogo nie interesuje, że, 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 że to jest. To, to nie, nie, to nie ma co o tym mówić, albo, albo mówili o rzeczach, które znowuż interesujące dla innych nie są. No, Naukowcy nigdy nie mieli dużej łatwości w opowiadaniu o swojej pracy. Oni często byli bardzo takimi dużymi introwertykami, byli skupieni na swoim zadaniu, byli eksperymentami, w swojej dziedzinie i potrafili zrobić niezwykłe rzeczy, łącznie z wysłaniem człowieka na księżyc, ale trzeba to im oddać, że niestety fatalnie, fatalnie opowiadali często o swojej pracy. Stąd byli potrzebni specjaliści od PR-u, czy dzisiaj nazwiemy ich popularyzatorami nauki, jeśli oni nie pracują w danych, w danych jednostkach takich jak, jak NASA, którzy musieli trochę wydobyć z tych ludzi te ciekawe rzeczy, bo to są ciekawe rzeczy, tylko niekoniecznie im się jako ciekawe one mienią. I Julian Sear kimś takim był rzeczywiście. Niektórzy mówili o nim, że on wyciągnął astronautów z Iskafandrów, które miały ich izolować od środowiska zewnętrznego, które na wiele różnych sposobów mogło ich zabić. Mowa tu oczywiście o środowisku kosmicznym, ale jakby ta przynosia dobrze zagrała, bo rzeczywiście astronauci zwykli byli gdzieś tam ukryci, gdzieś niewidoczni. A tu nagle musieli stanąć na, na pierwszej linii ognia, tak to nazwijmy, przed kamerami, przed mikrofonami, opowiedzieć o swojej pracy. Dzisiaj my wiemy, co. Astronauci jedzą na śniadanie, wiemy kiedy wstają, wiemy, wiemy e, kiedy przygotowują się do swojej misji. To się zaczęło właśnie za czasów Juliana e, Shira. Mało tego, astronauci byli wykorzystywani również w promocjach takich produktowych. Dzisiaj każdy wie rzeczywiście. Że jeśli myślimy kosmos i zegarki, to oczywiście na myśl przychodzi nam Omega. Ta Omega, e, marka Zegarków, była obecna rzeczywiście w kosmosie, i umieszczanie takich marek w, w, tych, w, tym, w tym pozytywnym kontekście lotów kosmicznych, było też metodą na to, żeby z jednej strony zainteresować tym społeczeństwem, ale też pozyskać rzeczywiście pewne fundusze. E, dzisiaj też wiemy, że akurat w niektórych przypadkach, jak to miało miejsce w, w, choćby w wspomnianych zegarkach. Omega, to okazało się nadzwyczaj y, przydatne, bo gdy zawiodły komputery pokładowe y, podczas misji Apollo 13, astronauci ręcznie przy pomocy właśnie zegarków takich mechanicznych na swoich nadgarstkach odliczali precyzyjnie czas pracy silników, aby one pracowały dokładnie tyle, ile wymagane jest, aby wejść na prawidłową y, orbitę. Więc pokazywanie astronautów, ustawianie ich obok grzeczników prasowych, pokazywanie zjawisk y, w kosmosie na, na żywo, Pokazywanie tych transmisji. Czy to zlądowanie na Księżycu, czy może nawet jeszcze wcześniej, bo przecież transmisje telewizyjne z kosmosu to nie jest tylko domena misji Apollo, ale to miało miejsce też już wcześniej. Ale rzeczywiście móc zobaczyć transmisję z odczytywaniem wersetów Księgi Rodzaju w Wigilię Bożego Narodzenia 68 roku, czy później pierwszy krok Mila Armstronga na Księżycu w lipcu 69, to rzeczywiście są rzeczy, które. Zmieniły na, na zawsze już chyba myślenie o, o, o lotach kosmicznych, o misjach kosmicznych, i, i to jest fantastyczna rzecz, że spuścizną tego dziś. Jest możliwość śledzenia misji na każdym kroku. Wspomniałeś o tym marketingu produktowym. Straszną frajdę mi sprawiło sprawdzanie, które z tych produktów, które są pokazane w filmie, faktycznie były związane z lotami w kosmos, z misją Apollo. I o ile wspomniałeś o zegarkach Omega, to ja sprawdziłem sobie, dlaczego bardzo natarczywie w filmie pojawia się napój o nazwie Tang. I jak się okazuje, on, on również jest związane z historią lotów kosmicznych, bo to jest taki napój w proszku, który istniał już od lat 50. Ale dopiero kiedy NASA postanowiła wykorzystać go w misji Merkury, ten produkt zaczął być popularny, no bo odtąd ludzie zaczęli myśleć, że to jest napój opracowany przez NASA. A kto by nie chciał spróbować czegoś, co jedzą i piją astronauci? No i sprzedaż napoju tank ciała, nomen omen kosmos. Powiem Ci pewną ciekawostkę. Może troszkę wyjdę przed szereg. I mam że za to nie dostanę po uszach, ale postaram się na razie opowiedzieć o tym bardzo tak yy, obchodząc różne tematy naokoło, bez wskazywania konkretnej marki, myślę, że niedługo się o tym też dowiemy, ale zdradzę Ci, że taka sama historia będzie miała miejsce w Polsce za kilka miesięcy, gdzie też wiem, że pewien produkt żywnościowy znajdzie się na orbicie okołoziemskiej, na razie to chyba jeszcze jest tajemnica, jaki, z jakiej okazji i, i gdzie, ale wiem, że za jakiś czas będzie można pewnie zjeść u nas w Polsce to, co jedzą Astronauci i myślę sobie, że też bardzo wiele osób będzie na pewno chciało spróbować czegoś takiego, bo faktycznie jedzenie tego, co jedzą astronauci, no, ma w sobie coś takiego niezwykłego i z pewnością będzie znakomitą promocją dla producenta takiej żywności. Wspominałeś też, Karol, o transmisji z lądowania na Księżycu. I wspominałeś też o tym, że to nie była pierwsza transmisja nagrana z kosmosu. A powiedz mi, kto naciskał na to, żeby faktycznie transmitować lądowanie na Księżycu? No, bo tak jak widzimy w filmie, dużo mogło pójść nie tak. Ja tego, prawdę mówiąc, nie wiem. Nie jestem tego yy, pewien, bo rzeczywiście yy, mi ta sprawa wydawała się taka oczywista, żeby to, co się odbyło. Natomiast no, zawsze w takich sytuacjach wiele rzeczy może pójść nie tak. Tutaj film trochę bazuje na takiej fikcji, choć niektórzy... Wspominają dzisiaj, że to żadna fikcja, chociaż my to pewnie wstawimy bardziej na półkę teorii spiskowych, mówiących o tym, że o lądowanie księżycu mogło się nie udać, były przygotowane alternatywne transmisje i że może nie do końca to, co widzieliśmy na żywo, było, było faktycznie na żywo, ale, ale to tym było bardzo duże ryzyko. Wystarczy yy, wspomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych na tę okoliczność yy, takiej, no właśnie. On miał zaplanowaną rozmowę też z astronautami na żywo przez telefon z księżyca, ale, ale gdyby. To się nie udało. No, to faktycznie on miał też przygotowaną mowę e, mówiącą o tym, e, że astronauci zginęli, i na to też wszyscy się szykowali. Więc przygotowywanie tych transmisji to jest oczywiście duże ryzyko. Dużo rzeczy może pójść nie tak, nie tylko po stronie astronautów, bo na przykład źle wylądują, mogą się rozbić, mogliby zginąć albo mogliby nie nawiązać łączności. E, kto oglądał e, absolutnie fantastyczny serial Fall on Mankind, to tam jest przedstawiona taka alternatywna wizja historii lotów kosmicznych, akurat misja Apollo. 11. Rzeczywiście, przez wiele godzin miała problem z nawiązaniem łączności po lądowaniu. Finalnie to się im udało, no ale taka rzecz mogłaby też się wydarzyć. Sukces był olbrzymi, bo miliony ludzi na całym świecie obejrzały te transmisje. Co więcej, ta transmisja była również przekazywana w krajach Bloku Wschodniego. Przekroczyła żelazną kurtynę. Między innymi w Polsce, na jednym z wyższych pięter Pałacu Kultury, było takie studio, w którym transmitowano lądowanie na Księżycu, również radiowo, i właśnie fragment tego nagrania odsłuchajmy sobie teraz. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy naszą transmisję z lądowania na Księżycu księżycowej motorówki pojazdu LEM, który dziś odczepił się od kabiny Apollo 11 i w tej chwili zbliża do Księżyca. Z LEMA wiadomość. Proszę. Widzę Księżyc z prawego okna, kropki, nawet lepiej niż w symulatorze. <laughs> Chyba już wylądowali. Absolutna cisza w tej chwili panuje w ośrodku kontrolnym. Odnoszę wrażenie, jakby dalekopisy się zepsuły bez przerwy. Powtarzają to samo. Ludzie wylądowali na Księżycu. Ludzie wylądowali na Księżycu. Od po prostu. Jakiś nowy rozdział w naszej historii, w historii świata. Pierwsze słowa człowieka na Księżycu. Ożył, wylądował. Cały trzeci akt tego filmu to jest właściwie historia poświęcona temu, że no właśnie trzeba jakoś się ubezpieczyć na wypadek. Porażki. To jest historia teorii spiskowej. Jakoby miało powstać jakieś alternatywne nagranie, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że lądowanie na Księżycu to jest jedno z tych wydarzeń, do których teorie spiskowe naprawdę mocno przylgnęły. Jak myślimy w ogóle o teoriach spiskowych, to lądowanie na Księżycu przychodzi nam na myśl jako pierwsze. Czy Twoim zdaniem ten film nadaje się do promowania nauki, promowania lotów w kosmos? Bo mam takie wrażenie, że ostatnio tych filmów zrobiło się więcej. Być może jest to jakiś plan, że. Aby no, przypomnieć Amerykanom, że, że potrafią latać w kosmos. Wiesz co? Może to nie będzie popularne to, co powiem, ale nie. Nie uważam, tak że to jest dobry film, który miałby przekonać do, kogoś do tego, że e, by popularyzować temat lotów kosmicznych. Przede wszystkim dlatego, że jest to film, który jest fikcją. E, nie jest to film dokumentalny, nie jest to też film bardzo oparty na faktach, tylko tak trochę luźno. I rzeczywiście kreujący pewną rzeczywistość, wydawało mi się oglądając ten film, że brakuje mi w nim faktycznie jakichś napisów końcowych. Co w tym filmie było prawdą, a co jest fikcją? Rzeczywiście my ja przyznam Ci się że sam byłem w ogóle zaskoczony na pewnym etapie przygotowując się naszej rozmowy, jak tych, tych rzeczy, które były na podstawie prawdziwych postaci lub wydarzeń było tam dużo, a niekoniecznie było to pokazane wprost tak jak było. I to może być mylące. I to moim zdaniem wymaga pewnego doprecyzowania, że pewne postacie były inspirowane rzeczywistymi, ale w pewnym stopniu były zmienione. Niektóre wydarzenia miały faktycznie miejsce, inne nie. Eee, że cała, cały ten trzeci akt, o którym rozmawialiśmy, no to w zasadzie jest faktycznie dzieło pewnej fikcji. Można puścić pewne oko, że, ale kto wie, może rzeczywiście tak było, nigdy o tym się nie dowiemy, ale, ale ktoś, kto obejrzy ten film, a nie ma tej, tej wiedzy historycznej, takiej jaką ja mam, jaką masz ty, mógłby poczuć się zwyczajnie wprowadzony tym filmem w błąd. Ja każdemu, kto chciałby dowiedzieć się więcej o lotach księżycowych, polecam absolutnie genialny film. To film dokumentalny, ale uwaga z materiałów dokumentalnych został on zmontowany nieco jakby w film Fabularny, opowiadający pewną historię, ale tylko i wyłącznie na podstawie zdjęć dokumentalnych, zdjęć historycznych, film, który nazywa się po prostu Apollo 11. Uważam, że to jest jedna z najlepszych historii, ukazujących przygotowanie i przebieg do misji Apollo 11 od jej startu do lądowania, nawet jeszcze trochę, trochę wcześniej. Genialna opowieść specjalnie szczególnie dla tych, którzy chcieliby się zainteresować troszkę lotami kosmicznymi i dowiedzieć się, jak to wyglądało naprawdę, jakie emocje za tym stały, bo. Takie filmy jak na przykład Pierwszy człowiek, tak się chyba nazywał ten film z Tak, film z Ryanem Goslingiem w roli Nila Armstronga, jeśli dobrze kojarzę, tak. Dokładnie. On też był wskazywany jako taki film, który trochę nam o historii lotów kosmicznych opowiada, ale prawdę mówiąc, moim zdaniem to był bardziej film o Nilu Armstrongu, o pewnych emocjach, które w nim były, i jego historii bardzo trudnej, o której nie wszyscy też wiedzą. I tak należy o tym filmie myśleć, a Fly me to Demon. Jako, że wybrałem się z żoną na ten film, to jednak fantastyczna komedia, romantyczna, na którą fajnie pójść z drugą połówką. Szczególnie, jeśli oboje się choć trochę interesujemy kosmosem, na pewno będziemy się świetnie przy tym bawili. A i z tą właśnie opinią zostawiam naszych słuchaczy. Jeśli uważacie, że warto spędzić dwie godziny na dosyć przyjemnej komedii romantycznej, która jest naprawdę dobrze zrealizowana, to wybierzcie się na Fly Me to the Moon, a o lądowaniu na Księżycu i tym, co jest prawdą, a co fikcją w filmie Zabierz Mnie na Księżyc rozmawiałem z Karolem Wójcickim, popularyzatorem astronomii. Dziękuję Ci bardzo, Karol. Bardzo dziękuję. Bardzo Karol. Bardzo dziękuję. Bardzo